Siemano, witam Was na moim kanale. Dzisiaj wykonamy cztery takie deseczki do krojenia bardzo fajne, sztorcowe. Początkowo zacząłem od przestrugania materiału. Ten materiał już kiedyś strugałem, bo kupiłem go bodajże kilka lat temu, znaczy na kilka, dwa lata temu. Miałem wtedy już z niego robić deski, ale tak wyszło, że zakupiłem na dużo, za dużo, więc zostało to teraz czekało to po prostu na swój moment. Więc tutaj podczas strugania zaznaczam sobie po prostu ołówkiem, żeby zobaczyć, czy wszystko zebrałem, czy nie. Bo wiadomo, jak strugamy taką surową dechę, zaraz z traku, która trochę leżakowała, no to ona ma te swoje ślady takie po traku. No i widać, kiedy to usuwamy. A gdy już strugamy taką przestruganą, no to lepiej zawsze tym ołóweczkiem sobie mm, pomazać, i wtedy po prostu wiemy, yy, czy nam już się zebrało, czy jeszcze nie. Najpierw struganie, potem grubościówka No i teraz biorę się za rozcinanie na pierwszą deskę. Ustawiłem sobie tak, tak losowo, nie miałem na to planu, kąt 60 stopni i rozcinam. Pierwsza deska będzie połączenie dębu oraz jesionu. Miałem taką fajną właśnie deseczkę jesionową, gdzie mi przechodziła ta twardziel z takiej ciemnej do takiej jasnej i fajnie to potem finalnie wyszło. Zacząłem takie troszeczkę szersze i teraz zwęziłem troszeczkę i rozcinam sobie takie właśnie paski z dębu oraz z tego jesionu. On miał tutaj bodajże około 2 cm no ale i tak wszystko co tutaj jest, zaraz jest po pile i tak biorę to na strugarkę z racji tego, że strasznie lata mi ta piła podczas przecinania po prostu widzę jak Cały klinca piła lata na boki. No, nie jest to sztywne. Nie wiem, czy po prostu na budowie już zajechałem tak tą piłę, że to jest takie luźne, czy po prostu moja tak miała od początku. No, ciężko mi to stwierdzić. Jeżeli ktoś ma z Was taką piłę, jest to DEWALT 7492 bodajże. i u niego po cięciu od razu powierzchnia nadaje się do klejenia, to niech mi da znać. No, umie. Nie nadaje się tak, próbowałem. To szpary zostają. Zawsze to po cięciu muszę jednak troszeczkę przestrugać. I to sobie, tutaj sobie mniej więcej teraz układam, jak to ma wyjść. Ale do, finalnie dostrugałem, do, przepraszam, dociąłem jeszcze troszeczkę deseczek i inaczej to ułożyłem, bo tutaj za wąsko mi to wyszło i tak kiepsko by to wyglądało. Myślałem tak dołożyć, ale. No nie, co innego miałem teraz w głowie. Bo biorę się właśnie za przestruganie po pile tych deseczek. I pierwsze klejenie. Mam te ściski takie od Pinocchio Tools. One są bardzo fajne, tylko są fajne do klejenia paneli jeżeli kleimy wszystko pod kątem 90 stopni. No tak jak tutaj mam yy, nacięte pod tym kątem 60 stopni, znaczy no teraz to 30. Tak, jak teraz są ułożone, tak to jest 30. No to jednak to i tak się podnoszą te deski. Więc warto po prostu sobie dodać jeszcze kilka ścisków, żeby połapać te profile góra-dół. Bo tak, jakbym teraz po prostu ścisnął, to bym się zjechało w jeden wielki kwadrat i tyle by z tego było. Więc zanim ścisnę sobie po szerokości te deski to łapię jeszcze właśnie te profile ściskami. No jest przy tym trochę zabawy, można by to było robić na dwa razy, czyli najpierw nie wiem, kleić jakoś to pionowo, a czy się pod kątem 90 stopni, potem kleić to, potem to rozcinać, znowu kleić. No jeszcze nie robiłem taki desek, gdzie muszę wykonać więcej niż dwa klejenia. Zawsze dwa i na razie mi starcza. Dzień to sobie przeleżało. Tutaj wiadomo, dokładam więcej sków, żeby to fajnie ścisnąć. Biorę się za rozbieranie. I struganie. Ten już kolejny etap jest bardzo szybki. Wystarczy po prostu przestrugać. Tutaj jeżeli strugam całą szerokością, no to zbiór naprawdę ustawiam minimalny. Bo to jest spore obciążenie dla maszyny. No i teraz rozcinam. Ta deska finalnie wyszła bodajże grubości, tam około 3,7 cm, coś takiego. Tutaj z górką rozcinam na takie 4, bo wiadomo, później to trzeba jeszcze wyrównać. No i układamy wzór, żeby zobaczyć, co nam właśnie wyszło. I tak z całej tej jednej klejonki wyjdą właśnie dwie deski. Tu jeszcze muszę poprawić, bo jeszcze coś mi coś mi nie pasowało. I drugie klejenie. To to już jest bardzo proste. Jednak żeby to wszystko fajnie wypełniło, fajnie się złapało, więc lepiej dać troszeczkę więcej tego kleju. Tu kleję dwie deski yy, na raz w jednym ścisku. Tu widzicie, że jest jeden kawałek nieposmarowany. On właśnie oddziela jedną deskę od drugiej. Przy drugich deskach, deskach już będę to robił po prostu oddzielnie, bo już mi się tak nie śpieszyło. To chciałem zrobić szybko. Żeby już po prostu mieć z głowy. Bardzo ważne jest też ustawienie. No bo wiadomo, jak skleimy krzywo, to wzór wyjdzie krzywo. Więc tutaj poświęcam troszeczkę czasu. Muteczek papier namoczony, żeby po prostu wysuszyć ten klej, który się wyciska. I fajnie sobie to ustawić, żeby było wszystko równiutko. W międzyczasie, właśnie jak skończyłem tamtą deskę, biorę się za kolejną. Ta będzie wykonana z klonu orzecha amerykańskiego oraz buku. Tutaj piłę ustawiłem teraz pod kątem 45 stopni i rozcinam sobie, właśnie deski. Najpierw po jednym takim grubszym kawałku, tym początkowym, on podaje, że trafią do środka albo na zewnątrz. No już teraz to nie pamiętam. I teraz zwężam i takie właśnie. A nawet nie zwężałem, nie. Teraz takie właśnie już cienkie paski, które będą naprzemiennie ułożone i da mi to taki właśnie fajny wzór. Tutaj ten klon mi troszeczkę haczył, musiałem go widać lekko połku wystrugać. Wszystko przez grubościówkę, żeby wyczyścić te ślady po popile. No i układam. Ważne jest sobie ułożyć, zaznaczyć, opisać, tak jak przed samym klejeniem, na przykład sobie te, gdzie miałem w kształcie trójkąta wycięte. Dałem sobie plusika, żeby wiedzieć, którą miałem pomalować. O. Tu właśnie odkryłem, że coś mi się nie zgadza. Coś nie pasuje. No i teraz pasuje. Możemy kleić. Tutaj również w tych ściskach pinocchio, bo już miałem rozebrane tamte deski. Mam tylko trzy sztuki tych ścisków. No wiadomo, więcej by się przydało. Ale też no, nie robię tak wiele tych klejonek, nie, nie kleję tak wiele tych paneli. A też nie śpieszę mi się z tym, więc nie mam potrzeby robić sobie po prostu no to teraz widać, też od razu do, do tam popełniłem błąd, musiałem przełożyć, bo mi coś już nie pasowało, więc trzeba być czujnym nawet przy klejeniu, jak się ma wszystko zaznaczone. A wracając, mógłbym użyć po prostu ścisków rurowych i dokładać sobie jakieś tam kątówki wystraga, wystrugane góra-dół, żeby trzymać, ale po co, no to nie są wyścigi. Więc robię sobie tak powoli, jak mi się ściski zwolnią. To wtedy po prostu robię kolejną klejonkę. Tutaj jeszcze wyszły różne grubości materiałów, po jak te kształcie trójkąta strugałem. No to wiadomo, będzie strugania tej płaszczyzny, która jest. Jakby naprzeciwko, która jest przeciwprostokątną. No, całość nam się zmniejsza. A jak yy, strugałem tylko te cienkie paski z jednej z drugiej strony, i wysokość się nie zmienia, zmienia się tylko grubość. Więc tutaj też. Yy, było takie ciężkie dość klejenie. I całość przez grubościówkę. Na spokojnie przejazdy, naprawdę zbiór minimalny. Bo jak tylko troszeczkę za dłużę, no to zaraz gru, grubościówka stawała i rozcinam to tak samo jak tamtą pierwszą Cztery, około 4 cm bodajże. Przy takich wąskich deskach, no bo to są wąskie to nie ma sensu robić grubszych. Mam y, takie deski, gdzie mam szerokość, bodajże 40 czy 30 tam parę centymetrów. No to je już robiłem grubsze ale no nie mam na nie, tak powiem, chętnych. Jednak w Polsce mamy troszeczkę mniejsze te kuchnie i każdy woli jednak na mniejszych deskach pracować. No i klejenie tutaj akurat już kleiłem sobie pojedynczo, żeby też się tak nie śpieszyć z tym, bo miałem co robić, ściski miałem wolne, więc nie po co mam kleić obie naraz, mogę to po prostu zrobić sobie. A że tutaj wzór też był taki cięższy, no to wolałem jednak pojedynczo. Łatwiej było, będzie to wszystko ustawić. Gdzie przy tej mniejszej desce, bo tam, ta jest zrobiona z 8 elementów, wyszło mi bardzo fajnie, to przy tej większej, tam w jednym miejscu się lekko przesunęło, nie dopilnowałem, no zdarza się. Cięciu deski ze ścisków. Mam taki przygotowany właśnie tutaj mały zestaw do równania i obróbki, że tak powiem. Tych desek. Frezem do planowania. Raz, dwa to wszystko sobie zbieram. No bo teoretycznie można też torce. No tam na przykład na kanale Argo widziałem, że on wrzucał do swojej grubościówki deski sztorcowe, no tylko on ma ten wał Silent Power, no to tam jest może lepiej. No ja mam noże proste, więc wolę tego nie robić. Teraz na obcinam sobie krawędzie do kąta. No i teraz wpadłem na pomysł taki na uchwyty. Chciałem po prostu, ustawiłem piłę tak samo pod kątem 60 stopni Zrobiłem sobie tak na szybko taką przykładnicę boczną i wszystkie kąty ścinam w ten sposób. Teoretycznie można zrobić to samo na płasko, żeby deską przesuwać, ale wtedy trzeba pilnować przykładnicy. Wiadomo, z jednej obetniemy, z drugiej obetniemy, będzie dobrze, ale jeżeli, jeżeli przekręcimy na dwa pozostałe boki. No to potem jest ciężko to wszystko sobie złapać. I teraz szlifowanie. Zacząłem od 40 na roteksie, żeby pozbyć się po prostu śladów po frazowaniu I po każdej gradacji moczyłem deskę, wodowałem, żeby podnieść te wszystkie włókna, żeby po myciu była nadal gładka, nie robiła się szorstka. Kiedy tamte mi się moczyły, w tym czasie mogłem się wziąć zarówno nie tych, bo już je miałem też wyjęte ze ścisków. I tak samo docinam do kąta. Jeszcze sprawdzenie. I teraz uchwyty tam. Deska była zrobiona z klocków na 60 stopni, to zrobiłem na 60. Tu była cięta, klocki były cięte na 45 stopni. No to na tyle samo zrobiłem krawędzie. Trochę tych desek już robiłem, więc i robiłem tylko na przykład załamane na frezem na 45 stopni. Robiłem zaokrąglone, robiłem jakieś tam różne uchwyty na palce. Więc cały czas tutaj kombinuję coś nowego, żeby sprawdzić, to powiem, co się też podoba ludziom, a nie tylko mi. No i teraz wyznaczam sobie miejsce na uchwyty na nóżki. To tutaj bodajże centymetr odsunąłem od tej krawędzi, która jest na dole. Wirtłem nawiercam i później to jest jeszcze przed ostatnim szlifowaniem, żeby się pozbyć śladów ołówka. Przed gradacją 180, bo jak szlifuję to 40, 60, 80, 120, 150 i kończę na 180 i tak jak mówię przed każdą, przed każdą kolejną gradacją moczę sobie deskę, żeby podnieść te wszystkie włókna. Tutaj musiałem też udać się do sklepu zakupić sobie matę, tą taką, bo z racji tego, że te deski... Przy tych nie było, ale przy tych dębowo-sienowych był większy, większy problem przy szlifowaniu, bo się strasznie przechylały, strasznie mi latały po stole, więc po prostu sprawiłem sobie taką matę gumową. To już teraz ostatnie bo dałem, że szlifowanie, to jest właśnie gradacja 180. Więc po kolei wszystkie krawędzie, tak samo z góry. Tutaj z góry tylko lekko załamywałem szwielką. Szlifierką, nie robiłem tam żadnych frezów ani nic takiego, bo i tak spore było to zacięcie od dołu, więc tutaj już nie chciałem nic takiego robić. Nagrzewam sobie teraz mój znaczek i wypalam na deskach. Na tych dębowych troszeczkę za mocno przetrzymałem, sporo się to zwęgliło, ale to wystarczy lekko wyszlifować. No i olej, olejowaniem. Olejowałem dwa razy, najpierw to jest jeden raz, odczekałem dzień i kolejnego dnia drugie olejowanie, odczekałem kolejny dzień i dopiero po tych dwóch dniach olejowania deskę dalej wykończyłem woskiem, co zaraz będziemy mogli zobaczyć. Najpierw zaczynam od woskowania spodu, żeby już jak, jak ją zawoskuję, teraz dokręcam właśnie nóżki, takie mam gumowe, antypoślizgowe, żeby już po prostu nie gdzie tej deski, nie wiem, na jakieś tam właśnie, czy tam pójdzie, czy gdzieś, żeby już po prostu stała sobie na, łóżka, na nóżkach, żeby już tam nic takiego nie dotykała. Co niepotrzebne. I teraz woskowanie od góry. No i deska gotowa. Wosk to mam sam przez siebie robiony do tych desek. To jest tam mieszanka kilku rzeczy. To już teraz to nie pamiętam, bo dawno to robiłem. Ale na pewno jest tam wosk, wosk pszczeli, wosk karnauba, wosk takie tam rzeczy. No i finalnie kilka ujęć każdej deski. Jeżeli film Wam się podobał, to dajcie lajka i widzimy się w następnym. Na razie.